Cześć, w tym, jak mam nadzieję, krótkim filmiku postaramy prześledzić się drogę poszczególnych sygnałów przez włókna, czy to czuciowe, czy to ruchowe, czy przywspółczulne, przez nerw twarzowy. Pierwsze co, zaczniemy od włókien ruchowych, które są włóknami eferentnymi, znaczy się opuszczają ośrodkowy układ nerwowy. Początek ich ciała komórek biorą w jądrze twarzowym, następnie wychodzą w kącie mostowo-muszczkowym przez korzeń przyśrodkowy i dalej biegną sobie w przewodzie słuchowym wewnętrznym, zaginają się w zwoju kolanka, lecz przechodzą tam jakby tranzytem, gdyż nie tworzą tam ani synaps, ani też żadne ciała tych komórek się tam nie znajdują. Następnie po tym zagięciu pierwszą swoją gałąź oddają jeszcze w środku, w tej części skalistej kości skroniowej, oddając malusieńki nerw strzemiączkowy do mięśnia strzemiączkowego, który stabilizuje strzemiączko. Dalej włókna biegną dalej i wychodzą, opuszczają czaszkę przez otwór rylcowo-gnykowy i przechodzą do pierwszej swojej gałęzi, którą jest nerw uszny tylny, i zaopatrują mięśnie, do którego ten nerw biegnie, mianowicie brzusiec potyliczny mięśnia naczaszcznego oraz mięśnie uszne górny i tylny. Dalej biegniemy dalej i wchodzimy w gałąź dwubrzuźcową. Gałąź dwubrzuźcowa, digastric branch, dochodzi i unerwia mięsień rylcowo-gnykowy, stylohyoid muscle, i brzusiec tylny mięśnia dwubrzuźcowego, posterior belly of digastric muscle. Dalej włókna ruchowe biegną aż do ślinianki przyusznej, gdzie tworzą wewnątrz niej splot wewnątrz przyuszniczy i oddają swoje gałęzie końcowe, czyli pięć gałęzi splotu przyuszniczego, czyli gałąź skroniową, jarzmową, policzkową, żuchwową oraz gałąź szyi. Jeżeli chodzi o włókna ruchowe, to właśnie jest na tyle. Teraz opowiemy sobie troszeczkę o włóknach przywspółczulnych, zarówno tych, które będą szły do górnej i środkowej części głowy, czyli do gruczołu guzowego, gruczołów nosowych, gruczołów podniebiennych, jak i tych, które będą szły do gruczołów językowych, gruczołów podjęzykowych, znaczy ślinianek podjęzykowych i podżuchwowych. Początek drogi włókien współczulnych znajduje się w jądrze ślinowym górnym w pniu mózgowia, skąd wychodzi w kącie mostowo-muszczkowym, lecz nie korzeniem przyśrodkowym, lecz nerwem pośrednim. Nerw pośredni jest to właśnie przywspółczulno-czuciowy fragment nerwu twarzowego, i właśnie nerwem pośrednim przechodzą następnie znaną trasę między ślimakiem a kanałami półkolistymi, i w zwoju kolanka właśnie już rozdziela się pierwsza gałąź, ta do takich gruczołów wydzielniczych górnej i środkowej części twarzy, czyli za pomocą nerwu skalistego większego wychodzą potem przez otwór poszarpany i wchodzą do kanału skrzydłowego, który znajduje się w wyrostku skrzydłowym kości klinowej, i dalej dochodzą do przez kanał skrzydłowy dochodzą do zwoju skrzydłowo-podniebiennego. Tam tworzą synapsy i nerwy przywspółczulne zazwojowe z tych synaps za pomocą właśnie włókien nerwu trójdzielnego dochodzą zarówno do gruczołu łzowego, jak i do gruczołów nosowych, jak i do gruczołów podniebiennych. No niestety ich na naszym rysunku nie ma. Lecz to nie wszystkie włókna przechodzą nerwem skalistym większym z kolanka nerwu twarzowego. Część z nich biegnie dalej i dopiero przechodzi
wychodzi i opuszcza nerw twarzowy w strunie bębenkowej, która wychodzą przez szczelinę skalisto-bębenkową i dochodząc ostatecznie do zwoju podżuchwowego, tworzy tam synapsy i włókna zazwojowe razem z gałęziami nerwu trójdzielnego dociera do gruczołów językowych, ślinianek podjęzykowych i podżuchwowych. Kolejna droga to droga włókien trzewnych specyficznych dośrodkowych, które przenoszą informacje z przednich 2/3 języka, z brodawek grzybowatych, a konkretnie z chemoreceptorów, czyli ich kubków smakowych. Za pomocą gałęzi nerwu trójdzielnego one przechodzą przez zwój podżuchwowy, lecz nie zachodzi tam nic, nic tam się nie dzieje i dalej za pomocą struny bębenkowej dochodzą one do nerwu twarzowego i dalej przechodzą ku początkowi tego nerwu, czyli przechodzą przez kolanko nerwu twarzowego i właśnie w tym kolanku, w zwoju kolanka, właśnie znajduje się ciało komórek tych czuciowych, bo pamiętamy, że są to neurony rzekomo jednobiegunowe. I droga, o której właśnie powiedziałem, to droga ich ramienia odśrodkowego, natomiast teraz właśnie od tego ciała, które znajduje się w zwoju kolanka, biegnie ramię dośrodkowe i to ramię dośrodkowe biegnie dalej nerwem twarzowym, przechodząc w nerw pośredni i ostatecznie trafiając do pnia mózgu i ostatecznie dochodząc, tak jak już mówiłem we wcześniejszym nagraniu, do jądra samotnego, gdzie właśnie dochodzi wszelkie trzewne czucie z zakresu unerwienia głowy. I praktycznie tymi samymi drogami, to znaczy do tego samego celu, dochodzi czucie trzewne z zakresu podniebienia miękkiego, o którym wspominałem. Są to właśnie niespecyficzne czucie trzewne i ono przechodzi drogą tą, która związana jest ze zwojem skrzydłowo-podniebiennym, z nerwem skalistym większym i potem trafia do kolanka i ostatecznie też trafia do jądra samotnego, przechodząc przez nerw pośredni. Dlatego też specjalnie nie tworzyłem dla tego obrazka, pomijając fakt, że po prostu nie narysowałem na rysunku podniebienia. I ostatnie jeszcze, o których powiem, włókna to czucie somatyczne. Czucie somatyczne, czyli włókna niespecyficzne, somatyczne, dośrodkowe, te, które zbierają informacje ze skóry tylnej części małżowiny usznej i one właśnie z nerwem usznym tylnym wchodzą do nerwu twarzowego i następnie przechodzą przez zwój kolanka, gdzie w tym zwoju kolanka znajduje się ciało komórki nerwowej i wszystkich innych czuciowych, jak już wspominałem, znajduje się w kolanku właśnie ciało komórki i ramię dośrodkowe biegnie nerwem pośrednim do jądra rdzeniowego nerwu trójdzielnego. Jak wspominałem w poprzednim nagraniu, czucie somatosensoryczne z głowy zawsze biegnie do jądra rdzeniowego nerwu trójdzielnego, gdyż tak jest po prostu najprościej, bo największe czucie somatosensoryczne z głowy jest właśnie tam prowadzone, a wszystkie inne z racji tego, że po prostu nie opłaca tworzyć jąder i struktur osobno dla czucia z tych nerwów takiego jak piątego, jak dziewiąty, jak dziesiąty nerw czaszkowy. Dlatego dochodzą te włókna właśnie do jądra rdzeniowego nerwu trójdzielnego. I na dobrą sprawę to jest na tyle z prowadzenia włókien. Trzeba na spokojnie prześledzić sobie te drogi,
I zapamiętać to i zrozumieć, bo to naprawdę nie jest nic szczególnie trudnego i skomplikowanego. To jest jakby taki działający system, jak naoliwiona maszyna, jak, no nie wiem, jakiś taki... W każdym razie trzeba to po prostu zrozumieć i się skupić, a wtedy naprawdę wszystko będzie możliwe do ogarnięcia. Cześć!